trzecią zupełnie nową kampanię. Wielu komentatorów zauważa podobieństwa w sytuacji społeczno-politycznej w Stanach Zjednoczonych i Europie, mówi ekspert do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa Jarosław Guzy. Podchodzi do populizmu, a populizm zawsze rodzi się wtedy, kiedy elity przestają być reprezentatywne, w sensie uwzględniane interesów dużych grup społecznych. I faktem jest, że w przypadku Trumpa to jest taka specyfika, że coś, co było trzonem amerykańskiego społeczeństwa, nagle czuje się grupą wyalienowaną. Trump wykorzystuje to i może powiedzieć, że Trump jest sygnałem pewnych problemów, które są. Teraz komentarze z Europy. Jak mówiła w polskim Radiu 24 nasza korespondentka z Brukseli, Beata Płomecka, duża część unijnych urzędników liczyła na wygraną Hillary Clinton. Zwycięstwo Donalda Trumpa przyjmą z rozczarowaniem. Takie argumenty przeciwko Donaldowi Trumpowi były takie. Obawa przed izolacjonizmem, populizmem, prorosyjską polityką, zmianami w podejściu NATO. Słyszałam też opinię, że za prezydentury Trumpa Stany Zjednoczone po prostu nie będą skłonne do podejmowania takich decyzji, jak te podjęte chociażby na listopadowym szczycie w Warszawie. Przypomnijmy, obecność wzmocniona wojskowa na wschodniej flance, ale rotacyjna. Jeszcze wczoraj rzecznik szefa Komisji Europejskiej powtórzył to, co ten powiedział w niedawnym wywiadzie. Pytany o Donalda Trumpa, powiedział, że życzyłby sobie, że popiera innego kandydata, a właściwie powinien był powiedzieć kandydatkę. Stanowczo o Donaldzie Trumpie wypowiadał się przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Martin Schulz mówił, że to byłby problem dla Europy i świata. Donald Trump ma według danych podawanych przez Associated Press 266 głosów elektorskich, Hillary Clinton 218 głosów. Prognoza pogody. Na wschodzie kraju dziś zachmurzenie duże, opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Na pozostałym obszarze pochmurno, od zachodu będą nadchodziły przejaśnienia i rozpogodzenia, gdzie niegdzie spadnie deszcz i deszcze ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni powyżej zera. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany południowy. Polskie Radio 26 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Przed miesiącem śledztwo zostało przedłużone do 31 grudnia 2017 roku. Była to pierwsza taka decyzja, od kiedy śledztwo prowadzi zespół prokuratorów z Prokuratury Krajowej. Poseł Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem, mówi, że rodziny smoleńskie oczekują z nadzieją na rzetelne informacje na temat postępowania. Postępowanie prokuratury prowadzone od niedawna w nowym składzie, moim przekonaniu zupełnie inaczej przebiega niż tamto prowadzone przez prokuraturę wojskową 6 lat, gdy zrezygnowano z pierwszorzędnej wagi dowodów, gdy nie dokonano podstawowych badań i doświadczeń, zlekceważono wnioski rodzin dotyczących ekshumacji. Robiono wszystko, by raczej zagmatwać i nie wyjaśnić, niż by dojść do prawdy. Liczymy, że śledczy obecnie wyjaśnią przyczyny, że będzie spać spokojnie. W kwietniu tego roku, po 6 latach, śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. A w czerwcu poinformowała ona, że istnieje konieczność zbadania wszystkich ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie zostały spopielone. Jako pierwsza 14 listopada ma się odbyć ekshumacja ciał pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie kraju. Okresami deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie i w górach śnieg. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Szlabany na granicy. Moskwa wprowadziła zakaz wjazdu do Rosji przez Białoruś. Tranzyt jest możliwy tylko przez Łotwę albo Ukrainę. Szczegóły w naszym dzienniku. MON kupi drony. Minister Obrony Narodowej zapowiedział masowe kupowanie maszyn bezzałogowych dla Wojska i Obrony Terytorialnej. Kielecka Łączka.
Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął poszukiwania ofiar represji komunistycznych na cmentarzu na Piaskach w Kielcach. Z cyklu Środy z historią, Czerwony terror, zbrodniczy żywot pułkownik Julii Brystygier. Dodatek Szlachetne zdrowie, a w nim przyczyny, objawy i metody leczenia nerwicy. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat walka o niepodległość wczoraj i dziś. Naszym gościem będzie pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Początek rozmów w telewizji trwa o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. 8 minut po godzinie 8 zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy godzinkami ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a ja się już z Państwem żegnam i życzę błogosławionego dnia. Miłości Boga jest.
Pięknie Bóg twierdza,
Thank you.
katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. 8:31. Zapraszam Państwa do katechezy. Dziś wysłuchamy przemówienia świętego Jana Pawła II, wygłoszonego 18 czerwca 1983 roku. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dary i łaski.
czarnogórscy. Witam wspólnie z wami naszą matkę, panią Jasnogórską, matkę polskiego narodu. Przybywamy tutaj, ażeby dopełnić jubileuszu związanego z sześciu wiekami